Witam w kolejnym filmie, a dzisiaj sobie porozmawiamy na taki temat, dlaczego kobiety wolą starszych facetów, skąd to się bierze. Cztery takie przyczyny, które moim zdaniem są kluczowe i które mogą mieć znaczenie też w Twoim przypadku. Może jesteś facetem koło 40 i chciałeś sobie poznać młodszą dziewczynę, albo z kolei masz 20 parę lat i też chciałeś mieć młodszą dziewczynę. Także zapraszam do oglądania. Jak materiał się podoba, oczywiście zostaw łapkę do góry. Pierwsza przyczyna, dlaczego kobiety wybierają starszych facetów, to jest to, że taki facet kobiecie intuicyjnie kojarzy się z doświadczeniem, że miał więcej kobiet, że jest w stanie tak naprawdę szybciej doprowadzić do zapłodnienia, a więc biologicznie kobieta zawsze będzie bardziej chętna w stosunku do takiego faceta. Kolejna przyczyna. Kolejna przyczyna jest taka, że jeśli facet ma więcej lat, to zazwyczaj dużo więcej przeżył, więc jest w stanie zaoferować większe poczucie bezpieczeństwa, być może więcej zarabia, być może jest bardziej ogarnięty w życiu, ma już swoje mieszkanie, w większości je spłacił, więc to zawsze też będzie kobiecie się kojarzyło z takim poczuciem bezpieczeństwa. Oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy facet ma 42 lata, mieszka z mamą, nie ma pracy, nic nie robi, no to wtedy oczywiście taki mężczyzna będzie miał więcej minusów niż młodszy facet, który jest ogarnięty, który coś robi i który ma przede wszystkim te cechy atrakcyjne. Bo musisz zrozumieć, że w przyciąganiu kobiet nie chodzi o to też, czy ty masz pieniądze, ale przede wszystkim o te emocje, o to, żeby wywoływać na kobietach pewnego rodzaju wpływ emocjonalny, który spowoduje, że ona się w tobie zakocha, że będzie chciała więcej. Kolejna przyczyna, dlaczego kobiety wolą starszych facetów. To jest tego typu argument, że taki facet często już się wyimprezował, wyszalał, ma ustabilizowane życie, więc automatycznie jest w stanie zapewnić lepsze wychowanie dla potomstwa i oczywiście poświęcić większą uwagę dla syna, dla córki. Po prostu ma więcej spokoju w życiu, już nie gania za kobietami, tak jak kiedyś, jest bardziej ułożony życiowo, jeśli tak to można nazwać. Jego życie ma stałą rutynę i to wszystko wpływa w ten sposób, że jest to atrakcyjne dla kobiety, ponieważ ona widzi po nim, że spokojnie może stworzyć stabilny, trwały związek. Ten facet już nie ma tak wysokiego poziomu testosteronu jak 18-latek, który chce chodzić cały czas na imprezy, wracać o 5 rano. I to jest bardzo często też ważny czynnik, który wpływa na to, że kobieta wybiera takiego faceta. Kolejna przyczyna, dlaczego kobiety wybierają starszego mężczyznę, to jest to, że z takim mężczyzną jest o czym pogadać. Często może być mentorem kobiety, może ją nauczyć różnych umiejętności życiowych, przedstawić swoją wizję świata, szczególnie jak to jest uzdolniony facet, który swoje przeżył, pracował w różnych branżach, rozwinął własną firmę. Wtedy jak najbardziej dla kobiety masz wartość i to nie chodzi nawet o same pieniądze, ale o to, że intelektualnie ona widzi, że jesteś bardzo rozwinięty i oczywiście to jest też atrakcyjne. Są kobiety, dla których inteligencja faceta jest bardzo istotna, wręcz jak słyszą jakieś takie teksty zbyt proste, w sensie rozmowa jest zbyt prosta, to oczywiście jej się to może kojarzyć negatywnie. Miałem kolegę właśnie z gór, który zaciągał, miałem kolegę ze Śląska. Jak wchodził na imprezy, właśnie dziewczyny też to wyczuwały, więc generalnie to też może być jakiś problem, ale nie o tym chciałem Ci mówić. Chciałem Ci mówić o przyczynach, dlaczego kobiety wybierają starszych facetów. Kolejna, ostatnia przyczyna. Wiek mężczyzny często pokazuje też, że on mógł mieć po prostu więcej kobiet, więc jest w stanie tej kobiecie sprawić przyjemność, ma większe umiejętności, więcej przeżył, z większą ilością kobiet się spotykał, a więc bardziej jest się w stanie dogadać z dziewczyną, przez co są w stanie lepiej współżyć. I oczywiście to się też przekłada na często trwałość relacji. Więc zwróć na to uwagę, że bardzo często te wybory kobiety to nie są do końca wybory świadome. Mi na przykład bardzo dużo młodych kobiet mówiło takich po 20, że one muszą mieć starszego faceta. I teraz wiesz dlaczego? Ona szuka tak naprawdę stabilizacji dla swojego dziecka, poczucia bezpieczeństwa, faceta, który jej to wszystko da i poprzez to stworzy z nią fajny, dłuższy związek, który będzie owocny. Natomiast nie do końca tak to działa, ponieważ jeśli charakterami do siebie nie pasujecie, wy się wykłócacie, to i tak może dojść do dramy, do jakiejś traumy,
tragicznych sytuacji, gdzie się pokłócicie. I oczywiście ona i tak potem będzie szukała kolejnego faceta, ale bardzo często kobiety nie mają tego świadomości, dlatego idą zaparte i szukają czasami pierwszego, lepszego mężczyznę, który się nadaje, nie analizując dokładnie, czy w 100% się nadaje, a nawet nie analizując jego przeszłości. Jak szukasz młodszych dziewczyn, no to już teraz wiesz, co one powinny w tobie widzieć. Powinny widzieć autorytet, to, że w pewien sposób jesteś mentorem, to nie znaczy, że się wymądrzasz, ale pokazujesz, że masz pojęcie o życiu, ogólną wiedzę, orientujesz się w temacie, jesteś facetem, który jest zaradny i to się też kobietom będzie podobać. Plus doświadczenie z kobietami, jeśli pokażesz, że jesteś obyty, potrafisz się dobrze całować, rozmawiać w taki sposób, że ona się czuje przy tobie przyjemnie, zawsze ma fajny stan emocjonalny, w ten sposób już pokazujesz, że masz wartość i bardzo wiele kobiet będzie się chciało z tobą spotykać. Tak to działa, przemyśl to, co powiedziałem, myślę, że dosyć ciekawy temat. Do dzisiaj do północy, jak rozkochać kobietę do szaleństwa. 4 tygodnie, więc ultra szybko, moja metoda, 60% taniej, cały materiał. Dzisiaj po północy podnoszę cenę, dlatego wejdź tutaj, skorzystaj, kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Ta metoda była przeze mnie testowana wiele razy, na mnie, na moich kursantach, więc jak to przetestujesz, jestem praktycznie pewien, że dziewczyny się będą w tobie zakochiwać. O ile zastosujesz tą metodę w taki sposób, jak podałem, możesz odzyskać dziewczynę, rozkochać swoją koleżankę albo zrobić w ciągu miesiąca niesamowite wrażenie na kobiecie, która ci się podoba, tak, że ona sama zaangażuje się emocjonalnie i cię pokocha. Sprawdź, bo to działa, 60% taniej do dzisiaj do północy. Wejdź tutaj, ciesz się, bardzo wartościowy materiał, który z pewnością zmieni twoje życie. Pokazuje dokładną drogę, jaką musisz przebrnąć z kobietą przez te 4 tygodnie, żeby ją rozkochać, żeby ona była zafascynowana tobą i jest to bardzo skuteczny sposób, który warto wykorzystać. Szczególnie jak poznasz piękną dziewczynę, nie trać czasu, nie popełniaj błędów, tylko zrób to, o czym mówię w tym materiale. 60% taniej do dzisiaj do północy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Hej!